Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry, witam i niezmiennie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystających z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio Playlist. Powtarzam, w kanale YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio Playlist, a wtedy otworzyć wideo z napisem Obudź się Polsko, Obudź się Polonio. Tu wpisz wszelkie życzenia okolicznościowe. To otwiera pełną listę felietonów tego kanału. Niestrudzenie powtarzam informacje, ponieważ administrator YouTube zmienia ustawienia. Pozdrawiam rodaków, Polaków w odległych kontynentach, w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej i rodaków w Polsce. Słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Szanowni Państwo, w uzupełnieniu informacji z poprzednich spotkań dodam za tym, co wcześniej powiedziałem, że we Włoszech, wbrew rekomendacji WHO, lekarze włoscy naruszyli protokół i wykonali sekcję zwłok zmarłych na COVID-19. Stwierdzono, że żyły rozszerzyły się i zakrzepły, utrudniając normalny przepływ krwi. A co z tym się wiąże w przesyłaniu tlenu do wszystkich narządów, głównie do mózgu, serca i płuc? To zakrzepica powoduje śmierć. Zainteresowanie rewelacjami z Włoch znikome. Najnowsze doniesienia agencyjne informują, że włoskie organizacje katolickie z poparciem włoskich biskupów, kardynałów, dziennikarzy i aktywistów społecznych wniosły postępowanie kryminalne przeciwko WHO, Światowa Organizacja Zdrowia. Jest to kolejny pozew ze strony włoskiej przeciwko globalnej farma. Na YouTube są moje wcześniejsze opracowania pozew kryminalny o zbrodnie przeciwko ludzkości parlamentarzystki Włoch przeciwko Billowi Gates. W Polsce problemów nie ma. Proszę Państwa, nie ulega żadnej wątpliwości i widać jak na dłoni, że Ameryka pogrąża się w głębokim chaosie i wszystko wskazuje na to, że nie jest to chaos naturalny. Jednocześnie sytuacja, jaką obserwujemy na bieżąco, zadaje kłam myśleniu wielu mówiących i piszących po polsku, że wszystkiemu, co złe na świecie, winna jest Ameryka. Mało kto zadaje sobie pytanie, zdaje sobie z tego sprawę, że należałoby przemyśleć, dlaczego tak się akurat dzieje. Być może przekracza to wszelkie granice myślowe. Ameryka stała się narzędziem do realizacji celów nowego porządku świata. Wyraźnie widać, że w Ameryce obserwujemy brutalną walkę o władzę i ostatnią fazę do pełnej kontroli nad światem. A tak naprawdę wydarzenia wewnętrzno-amerykańskie, które obserwujemy, są odwracaniem uwagi od tego, co naprawdę się dzieje.
Odwracają uwagi do tego stopnia, że wirus świrus już nie przeszkadza w wydarzeniach sportowych. Społeczeństwo ludzi należy czymś zająć. Oczywiście cały czas społeczeństwo jest sprawdzane na czujność. Oto nagle zaproponowano, aby wznowić najpopularniejszą grę w Ameryce, czyli palanta, ale bez widowni. Widownie mają zastąpić manekiny z podkładem reakcji normalnego kibica. Tak samo jak w Polsce, podczas prezentacji różnego rodzaju telewizyjnych widowisk podkłada się śmiech publiczności, ponieważ nie ma tam nic do śmiechu. Ale na głupim widzu śmiech z bylego czego można wymusić. Czy jest ktoś wśród Was, kto nie wie, o czym mówię? Wszystkim tym, którzy nie potrafią myśleć, wyjaśniam, że aby prowadzić tak zwane demokratyczne wojny, naprawy tego świata, w pierwszej kolejności należy zadbać o zdobycie takiego państwa, które jest potęgą militarną, gospodarczą, z dużym zasobem ludzkim. I tak się stało. Amerykę zdobyto. Jednakże, jak to w życiu bywa, samo życie sprawia przykusa, czyli nieoczekiwaną niespodziewajkę. Najnowszym amerykańskim psikusem był wybór Trumpa na prezydenta. Ciekawe jest to, że tak potężne siły nie były w stanie temu zapobiec. To te same ekonomiczne i polityczne siły, nie zważając na system polityczny w Chinach, który trwa od czasów zakończenia II wojny światowej, dyplomacją ping-ponga rozpoczęły budowę chińskiej potęgi ekonomicznej. To wielki amerykański biznes zbudował ekonomiczną potęgę Chin. Chińską potęgę zbudowano w zamiarze użycia przeciwko Rosji. To Chińczycy mieli wyręczyć wajchowych tego świata w pokonaniu najbogatszego w zasoby naturalne państwa na ziemi, czyli Rosji. Zupełnie niespodziewanie siły amerykańskiej międzynarodówki dowiedziały się, że w Chinach panuje system komunistyczny i że Chiny są niereformowalne. Niesamowite, prawda? A co w tym najzabawniejsze, to to, że Chiny chcą prowadzić własną, niezależną politykę, przede wszystkim gospodarczą, i nie chcą słuchać poleceń płynących z Ameryki. Tego było już za dużo. Dla kwadratowych głów jest to niespodzianka, że ktoś taki jak Chiny stawia się? Po raz kolejny wajchowi tego świata nie przewidzieli następstw swoich błędnych decyzji. Najnowszy błąd to sankcje ekonomiczne na Rosję po zajęciu Krymu. Sankcjami, które nieustannie trwają do dnia dzisiejszego, usiłowano zniszczyć i zmusić Rosję do uległości. Stało się odwrotnie i coś ponownie niespodziewanego. Rosja weszła w wymuszony sankcjami sojusz z Chinami. Nie najkorzystniejszy sojusz, ale wyboru też nie było. Amerykańscy neokoni weszli w fazę wojny ze wszystkimi. Nie wróży to niczego dobrego dla Ameryki, świata i Polski. Co to wróży dla Polski w dalszej części naszego spotkania? Wojna ekonomiczna z Chinami trwa od dawna. Podczas pandemii albo plandemii COVID-19 zintensyfikowano działania. Na YouTube jest kilka moich opracowań na temat relacji Ameryka-Chiny, najnowszych opracowań. Proszę Państwa, ostatnio nagle i nieodwracalnie pogorszyły się stosunki USA-Chiny do poziomu nieprzewidywalnego w konfrontacji. Jest to z pewnością najważniejsze i najbardziej niebezpieczne geopolityczne wydarzenie, które aktualnie ma miejsce. Tak jak wcześniej wspomniałem, sankcje wobec Rosji nie ustają, a jak od zawsze pojawia się niespodzianka z kategorii nosił wilk razy kilka, poniosło i wilka. Niespodziewanie potężna ekonomia, która kładła wszystkie ekonomie na łopatki, ta sama ekonomia uklękła na kolana.
Na YouTube jest moje wcześniejsze opracowanie z tytułem Odwet Putina za sankcje, panika na giełdach świata. Przypomnę, że 6 marca bieżącego roku podczas spotkania w Wiedniu Rosja zdecydowała, że nie będzie kontynuować ograniczania produkcji ropy wbrew propozycji OPEC. To było w marcu. Od tego momentu ceny ropy naftowej pikowały w dół do niespotykanie niskich poziomów i nienotowanych od dziesiątek lat. Najgorszy odwet ekonomiczny polegał na tym, że amerykański przemysł łupkowy padł ze względu na ekonomiczną nieopłacalność dalszego uzyskiwania ropy naftowej tą metodą. Teraz jest to samo w wojnie ekonomicznej z Rosją o Nord Stream 2. 16 lipca Mike Pompeo ostrzegł, że Ameryka ukaże sankcjami firmy i inwestorów zaangażowanych w rosyjski gazociąg Nord Stream 2. Pompeo powiedział: wycofajcie się teraz, albo zaryzykujecie bardzo poważne konsekwencje. Rosja już odpowiedziała, że odpowie adekwatnie. Temat do osobnego omówienia po oświadczeniu Mike Pompeo. Szanowni Państwo, wracając do kartek z historii, w latach 60. ubiegłego stulecia, a dokładnie lat 70., Ameryka była w stanie obrócić trójkąt amerykańsko-chińsko-rosyjski na swoją korzyść. Zawsze było coś do zaproponowania Rosji. W chwili obecnej, poza sankcjami na Rosję, Ameryka nie ma nic do zaoferowania Rosji, aby ta zwróciła się przeciwko Chinom. Przypomnieć wypada, że w historii miał miejsce konflikt zbrojny Rosji, dawniej ZSSR, z Chinami w roku 1968. Dzisiaj jest to niemożliwe, bo wajchowi tego świata obnażyli swoje zamiary, swoje oblicze na tyle, że Rosja i Chiny wyciągnęły wnioski z tego dobrodziejstwa i poróżniania już nie kupują. Dzisiaj Ameryka znalazła się na celowniku globalistycznych sił aktywujących zapalnik z beczką prochu, mający rozwalić i pogrzebać świat, jaki znamy. Zanim przejdę do rozważań aksamitnej rewolucji w Ameryce z międzynarodówką kapitalistyczną i socjalistyczną w tle, pozostanę na chwilę w temacie wojny ekonomicznej, jaką międzynarodowa finansjera prowadzi rękami Ameryki. Świat dzieli się na tych, którzy potrafią liczyć, myśleć i to oni zajmują się tworzeniem postępu materialnego. I na tych, co liczyć nie umieją, ci zajmują się ideologią. Nieświadomi ludzie są narzędziem w rękach innych ludzi i tak było od dawna, a teraz to jest jeszcze bardziej wyraziste. W poprzednim felietonie wzmianką zaznaczyłem, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone stanęły na rozdrożu i tylko wyłączenie ze względu na sankcje, wyłącznie. Ekonomia to matematyka, a wcześniej powiedziałem o podziale na świecie na myślących i bezmyślnych, na tych, którzy ekonomię i dobro własnego kraju stawiają ponad wszystko. Węgierski Viktor Orban już dawno powiedział, że Węgry nie położą na łopatki własnej ekonomii, aby uszczęśliwiać innych. Proszę, przemyślcie słowa Orbana, jak one odnoszą się do Polski. Orbanowi nikt, absolutnie nikt, nie napluł w twarz. Szanowni Państwo, z powodu wprowadzonych sankcji przeciwko Rosji Europa i Stany Zjednoczone straciły około 42 miliardów dolarów. 95%, 92% podobno strat, czyli około ponad 38 miliardów dolarów przypada na Unię Europejską. 38% łącznych strat poniosły same Niemcy, tracąc co miesiąc 667 miliardów dolarów, milionów.
Tak oficjalnie informują gazety niemieckie. Matematyka nie kłamie. Ekonomiczny rozrachunek w Polsce mało znany. W rezultacie sankcji Europa traci więcej niż Rosja. Francja, mimo że zapowiedziała poparcie dla wydłużenia sankcji wobec Rosji, zmieniła zdanie, zapowiadając zbliżenie z Rosją. Dlaczego? Istnieje coś takiego z dużej litery coś, co nazywa się ekonomicznym rachunkiem. Nie wszyscy to pojmują, a myślenie podobno nie boli. W ubiegłym tygodniu amerykańska Izba Reprezentantów poparła nowe sankcje wobec firm współpracujących przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Nowe sankcje zawarto w poprawce do ustawy o wydatkach obronnych. Wielu z Was, Szanowni Państwo, nie rozumie, dlaczego Nord Stream 2 jest taki ważny w ujęciu ekonomicznym. Wszystko ma swój początek w Syrii. Tak, proszę Państwa, w Syrii. W 2011 roku światowe agencje informowały, że Rosja i Syria rozpoczęły budowę rurociągu gazowego. I tak właściwie rozpoczęła się wojna w Syrii. Państwa kontrolujące gaz z Kataru zrobiły się bardzo nerwowe, że ich gaz nikomu nie będzie potrzebny, a tu przecież trzeba cały czas mówić o wolnym rynku. Wolny rynek dla wybranych, a nie dla naiwnych. Katar też miał zaplanowany gazociąg z Syrii. Tyle, że bez zgody Syrii, ale przez terytorium syryjskie. Niezorientowanym podpowiem, że zarówno gazociąg syryjski z Rosją, jak i ten z Kataru bez Syrii i bez Rosji miał przechodzić przez syryjskie Aleppo. Czy teraz rozumiecie, dlaczego tak ważnym było mieć kontrolę nad syryjskim Aleppo? Bez względu na to, kto obecnie kontroluje Aleppo, przesyłanie gazu tą metodą przez ten teren na chwilę obecną nie jest pewne ze względu na sytuację w Syrii. Powstał pomysł Nord Stream 2, a ten na własne życzenie sprawujących władzę w Polsce i na Ukrainie pomija te dwa państwa. Jeśli pomija te dwa państwa, to przesyłka gazu pozostaje poza kontrolą korporacji światowych. Niemcy, określane turbiną Unii Europejskiej, powiedziały, że stosunki transatlantyckie wymagają fundamentalnej, ponownej oceny, a niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas powiedział, że istnieje pilna potrzeba działania. Co to znaczy? Znaczna część Niemców uważa, że Amerykanie ciągle pozostają okupantem. Tak też podkreślają niektórzy politycy w Niemczech. Rządzący w Niemczech muszą uwzględniać te głosy. Ponadto Niemcy nie chcą broni atomowej USA na swoim terenie, nie chcą US-bazy lotniczej w Ramstein, nie chcą też płacić 2% budżetu na zbrojenia, chodzi o ekstra wydatki około 70 miliardów. Wspominałem o tym w poprzednim felietonie. Niemcy uważają, że Rosja im nie zagraża i Chiny też im nie zagrażają. Skoro wspomniałem o Chinach, ważna informacja pochodzi z Polski. Z sejmowego druku RP dowiadujemy się, że parlamentarzyści w Polsce wnieśli projekt uchwały, proszę słuchać, to jest projekt uchwały w sprawie naruszania przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej autonomii Hongkongu. No proszę, i kto siłaczom z Polski zabroni? Ciekawostką jest to, że sygnatariuszami projektu są niemal wszyscy reprezentanci ugrupowań politycznych. Czekam, kiedy ponownie napiszą, że rozmowy na temat jedwabnego szlaku trwają. A może wypada napisać, że tym razem jedwabny szlak trafił szlak. Czy nie uważacie, że jest to wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Chin?
po ponad 100 latach brytyjskiego patronatu prawnie i legalnie Hongkong powrócił do Chin. Powstaje inne pytanie, w czyim interesie parlamentarzyści z Polski opracowali tenże antychiński projekt? Czy ten antychiński projekt jest w interesie Polski? To jest pytanie, które chyba nie wymaga większego przemyślenia, ale bezmyślni i tak nie wiedzą. Szanowni Państwo, 21 lipca 2020 roku przejdzie do historii w Europie jako tak zwany moment Hamiltona. Pisze o tym prasa Unii Europejskiej. Chodzi o łączenie długu Unii Europejskiej między państwami członkowskimi. Umowa daje władzom w Brukseli, Unii Europejskiej, niesamowite dotąd uprawnienia do pożyczania setek miliardów euro na światowych rynkach i dystrybucji tychże miliardów do państw członkowskich. Oczywiście umowa jest daleka od ideału. Co ważne, wymaga jednomyślnej zgody 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Wielu parlamentarzystów Unii Europejskiej reprezentujących interesy Polski uważa, że, cytuję, wszystko wskazuje na to, że proces pogłębiania wzajemnej solidarności wewnątrz strefy euro będzie się nasilał. Koniec cytatu. Dlaczego o tym powiedziałem? Ponieważ w związku z tą konsolidacją europejską ciekawa będzie reakcja Unii na nowe sankcje nałożone na Nord Stream 2, o czym wcześniej wspominałem. Niemcy otwartym tekstem powiedziały, że nie pozwolą, aby USA decydowały o europejskiej gospodarce. Ciekawe, jaka będzie reakcja. Ciekawe też, jaką rolę w tej sprawie przewidziano dla polityków z Polski. Jak postąpi Polska głosami polityków w sprawie zaostrzenia relacji między Unią Europejską i USA? A jak zachowa się Polska w przypadku zbliżenia Unii Europejskiej i Chin? Ciekawe. Przeglądając prasę europejską, napotkałem na artykuły wiążące Polskę z koniem trojańskim w Europie. Przyznam, że źle się czuję z takimi określeniami pod adresem Polski. Mowa jest też o sankcjach Unii Europejskiej w stosunku do USA. Minister do spraw europejskich z Polski już podkreślił, że sankcje wobec USA nie wchodzą w rachubę. Przypomnę, że podejmowanie w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Unii Europejskiej, w tym nałożenie środków ograniczających, czyli sankcji, jest uwarunkowane jednomyślnością. Proszę Państwa, w prasie amerykańskiej coraz częściej pojawiają się artykuły informacyjne prężenia militarnych mięśni wobec Chin i Rosji. Oczywiście mięśnie pręży przemysł zbrojeniowy. Wojna dyplomatyczna zatacza coraz szersze kręgi. Ameryka zamknęła chiński konsulat w Teksasie, a Chińczycy w odpowiedzi zamknęli amerykański konsulat w Chinach w miejscowości Chengdu. A za wszystko jest obciążony koronawirus. W myśl tego znanego hasła dajcie człowieka, a ja winę znajdę. Piszące i mówiące media po polsku w Polsce informują, że na Morzu Południowochińskim stacjonują amerykańskie lotniskowce z około 100 samolotami na pokładach każdego. Te media piszące po polsku w Polsce to media wielkiego niedomówienia i nie poinformowały, że Chiny posiadają pociski, które mogą w 15 minut zatopić te okręty, te lotniskowce. Ale w Polsce to norma mówić o tym, co się chce powiedzieć i najczęściej półprawdę. Tak jak polską normą od dawna jest normalne, moralne wygrywanie wojny z astronomicznymi stratami własnymi bez żadnych korzyści. To taki polski wynalazek,
bez patentu. Szanowni Państwo, na YouTube są moje opracowania na temat Powstania Warszawskiego. Zbliża się kolejna rocznica tragicznych w dziejach historii Polski powstań. Zapraszam do ponownego zapoznania się z felietonami, bo warto. W rubryce Description, tuż pod wideo YouTube, będą linki do felietonów o Powstaniu Warszawskim. A tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie i jak zawsze zapraszam na YouTube.